Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzień dobry, siadaj brachu. Zaczynamy kolejny tydzień, zaczynamy kolejnego vloga. Bardzo się cieszę, jeśli chodzi o moje ostatnie noce. Ja już się wam ostatnio bardzo dużo żaliłem. Nawet przeczytałem komentarz pod Adriana filmem z Wiednia, że Luka, ty cały czas narzekasz, że jesteś niedospany, a inni mają gorzej. Okej, inni mają gorzej. Jeśli kogoś obraziłem, kurde, co się dzieje z moimi włosami? Jeśli kogoś obraziłem tym, że się za dużo żalę, to przepraszam. Charlie ma ostatnie takie noce już z tydzień, dwa, że nie śpi. Ja do niej wstaję, bo tak się umówiłem z Angeliką, żeby ona się lepiej czuła w dzień, to ja wstaję. No i jest bardzo ciężko, ale właśnie, mam do was pytanie, czy macie jakieś rady, co zrobić, żeby dziecko lepiej spało, bo już ja mówię, co wczoraj zrobiłem, to nie jest dobre. Dało rezultat, bo dzisiaj Charlie spała, no ale to nie o to chodzi. Otóż, Charlie zawsze się kładzie spać o godzinie 20, maksymalnie tam 20:30 i no i śpi. Śpi całą noc, tylko że teraz cały czas się przebudza, co godzinę, co pół nawet czasami. Więc ja, jak ona się przebudziła pierwszy raz o 23, ja jeszcze nie spałem, postanowiłem, o nie, nie, zrobimy inaczej. Wziąłem ją, tutaj dokładnie właśnie siedzieliśmy sobie i w tipi, oglądaliśmy baję, kazała mi grać na bębnie, no to powiedziałem, że nie, bo mama śpi, więc na to jej nie pozwoliłem. Ale przesiedziałem tak mniej więcej od 23 do pierwszej, pobawiłem się z nią, poganiałem, pooglądałem bajkę, coś tam jeszcze zjedliśmy i faktycznie od tej pierwszej już do ósmej spała. To idealnie by było, chyba tylko to nie jest rozwiązanie, żeby dziecko dwuletnie i 3 miesiące, żeby kładło się spać o pierwszej w nocy. Mimo że kładzie się na początku o 20, no to jak o pierwszej się kładzie spać, no to coś tu chyba nie gra, więc liczę na wasze rady, a my zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Pokażesz widzom schody, jakie masz ładne. O tak, chodzisz sobie, ja cię. A kto złożył? Kto złożył? Tata złożył. Tata złożył, tak jest. A ile masz lat? 4. 8, 4, tak? Nie wiadomo, ile trochę się zmienia, tak? Tak. Już nie, już starczy. Jedna gumka wystarczy, wiesz? Jesie. Gumki. Gumki? Jesie gumki. Dobrze. Cyk, zrobię, poczekaj, jeszcze nie. Fryzurka. Już, brawo, pięknie. Zaśpiewasz mi teraz? O nie. O, tu jest. O nie. Tutaj idziemy? Tu jest gumki. Dobrze, gdzie idziemy, powiedz mi, kochanie? Tu jest gumki. Tak. Tu jest gumki. Ale ładny kadr mamy, jak ty ładnie tak wyglądasz. Powiedz, tu jest gumki. Idziemy do tipi razem? Tak, to do tipi. No to chodź, weź mnie za rękę. Idziemy. O jest. Kocham się. Jeszcze raz? A ja ciebie kocham. Kocham się. A ja ciebie kocham. Kocham się. To są najlepsze słowa, jakie można usłyszeć, wiesz? Tu sobie jak ładnie lalę poukładała, zobaczcie. Wszystko jest tutaj w porządeczku. Ja widzę po Charlie ostatnio, że ona jest bardzo taką, na wszystko zwraca uwagę, że jakby na przykład to pudełko było w ten sposób, to ona by podeszła i by zrobiła tak. Teraz tu na pewno z kimś, albo z nianią, albo z panią Lesią układała te lalki, bo sama na pewno by tak nie zrobiła, ale mimo wszystko bardzo lgnie do tego, żeby był porządeczek, żeby, znaczy inaczej, może nie porządeczek, bo rozwala bardzo mocno rzeczy, ale że jak coś się wysuwa, taka pedantka, jak coś się wysuwa, to pach. Jak gdzieś drzwi są otwarte, to zamyka. Lalka gdzieś tutaj tyłem by była, to by zrobiła przód. Taka jest moja córka. Zabrałem was na siłownię, teraz mam tak, że robię treningi i rano, i wieczorem. Rano cardio, czyli sobie chodzę, schody, znaczy chodzę po schodach, ewentualnie biegam na bieżni, tak jak teraz. Wieczorem robię taką stricte siłówkę, bo odkąd zacząłem MMA, tak już, że trenuję MMA, to w ogóle nie trenowałem siłowo i widzę to po ciele. Mało trenuję teraz parteru, bo najbardziej mięśnie wyrabiają się w parterze. Naprawdę, jak potrenowałem kiedyś 2 tygodnie, to widziałem różnicę. Teraz więcej stójki, więc chudnę w oczach. Te mięśnie moje spadają, więc postanowiłem, że wrócę na siłownię, ale potrzebowałem jakiejś motywacji, szukałem jakiejś fajnej siłki i okazało się, że fajna siłka jest dosłownie 100 metrów od mojego domu. Tak wygląda moja cała siłownia. Później może w następnych jakichś vlogach was oprowadzę, jak ona wygląda zupełnie. Ale zobaczcie, to co mi się podoba, takie udogodnienia dla leniwych oczywiście, to, że mam na bieżni, na schodach i na wszystkich elementach cardio telewizję, mam Netflixa, mam YouTube, mam Spotify'a, ESPN, jakieś tam wyszukiwarki, mogę sobie pograć jakąś grę, no ale przede wszystkim kupił mnie właśnie ten widok. Rozumiecie to? Śmigasz sobie po bieżni i
Taki masz widok. Byłem jeszcze szybko po treningu na saunie i naprawdę fajnie się tak wypocić na początku tygodnia, a oprócz tego zobaczcie, nawet jeśli chodzi o tą siłownię, jakie takie udogodnienia są, to też to niby pierdoły, ale naprawdę robią robotę. Mamy listerinik, mamy lakier do włosów, mamy jakieś tam patyczki, mamy płyny micelarne, mamy kremy nawet, mamy tutaj, co tutaj mamy, jakiś żel do mycia rąk, antybakteryjny, aha. No, także takie małe szczegóły, a robią fajną siłownię. Siadłem w tej restauracji i jestem tak przepełniony moim cateringiem, że nic mi się nie chciało jeść, więc posiedziałem, wypracowałem chwileczkę i kupiłem sobie, znaczy sobie i Andrzejce oczywiście, szejka bananowo-pomarańczowego, no i właśnie jest ta spirulina, która jest mega zdrowa, ale jest obrzydliwa dla mnie przynajmniej, no nie smakuje to dobrze, ale wasze zdrowie za nasze zdrowie, bądźmy zdrowi. Proszę bardzo, na lepszą pracę. Koktajl ze spiruliną. Też sobie taki wziąłem, czyli zdrowe. Wiesz, o co chodzi. Ja nienawidzę spiruliny, ale to ma być właśnie taki, co czułem. A ty tak specjalnie pokazujesz, żeby nie pokazać pokoju? Nie wiem, a co? A ja już dodaję za film pierwszy. A, no to dobra, to zaraz pokażę. W każdym razie pomyślałem sobie, że tak wiedziałem, że jak tutaj przyjdę, a mogę ci pokazać? Tak wiedziałem. Trochę jeszcze jestem taka, wiesz, poranna. Właśnie tak oczekiwałem, wszystko. Teraz, od momentu wejścia tutaj, tak sobie to myślałem, że tak będzie. Że czyli, że ty będziesz sobie już na biureczku siedzieć, już będziesz pracować i ja ci daję spirulinkę. Musisz dzisiaj tylko tą... Zaraz muszę, bo muszę wydrukować dwa ważne dokumenty. Nie można spieprzyć, bo tu są jakieś naklejki, jest krok po kroku co odklejać, wiesz? I żeby dobrze porządnie to wlać. Dobrze. Montuję. Możecie zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Jak zastanawiam się, czy dodać fragment, jak opieprzam mojego męża, czy nie. Ale z czym? Z wężem? No bo tutaj jest wszystko fajnie, wow, biegamy, hu, rzucasz węże. Ale nie, no. To jest śmieszne. No więc jadę z tym. Babcia do mnie zadzwoniła na chwilę, a gadałyśmy pół godziny. Tak się mówi, wiesz, że nie ma się czasu coś, a ja bym bardzo chciała jeszcze z moją babcią pogadać, która nie żyje. Więc... Nie, no pewnie. Znaczy ja zawsze mam czas z babcią, my mamy czas. Kto jak kto, ale z rodziny, no to my gadamy chyba naprawdę. Jakbyś się zapytał babci, to babcia by powiedziała, że nie. Mało. Czasami dzwoni, a my nie odbieramy albo nie odzwaniamy i tam żali się, wiem. Musimy się poprawić, czyli tak? Tak, powinniśmy. Dobra, montuj. Tak, także mogę pokazać na żywo, na spokojnie, już zobaczcie nasz gabinecik. Jeszcze oczywiście tu jakieś pudełka. Tego Angelika we vlogu nie pokazała, zobaczcie, na pewno w twoim vlogu tego nie było. Jeszcze mu, bo to zostało tam w pokoju, przenieśliśmy. Tak. Nie do końca jeszcze to krzesło tak, o taki, ja nie wiem, czy ty to nieźle nie zmontowałem. Nie, dobrze, na 100% dobrze zmontowałem. Ona ma być tak, że możesz się odchylić, ale ogólnie to jest biurowe, do pracy. Ale nie wiem, czy bardziej tu nie powinno być wsunięte, nie brakuje, o, muszę sobie w poduszkę, ładne jest, widzisz, bo jest to pikowanie. No bardzo ładne, no. Ale muszę sobie tak o robić, o. Bo to jestem tak tych przyzwyczajony. Nie wiem, spirulina nie jest wcale taka zła, ale ja mam bardzo na nią, no nie że alergię, tylko bardzo nie lubię. Jeśli ktoś zauważył, że najpierw robiłem cardio, później się kąpałem, a teraz jestem w tej samej koszulce, to niestety tak, zapomniałem koszulki na zmianę, wziąłem torbę, spakowałem się elegancko i nie wziąłem torby, także najpierw się mega spociłem, później się wykąpałem, świeżutki, fajnie i nałożyłem tą samą koszulkę. Tyle ile emocji nas to wszystko kosztowało, jak zobaczyłem Angelikę. So you don't know what you're doing. Angelika wysłała mnie do Biedronki, ponieważ usłyszała, nie wiem skąd ona to wie, ale że są dynie, że nie trzeba już jeździć nie wiadomo gdzie, tylko w naszej Biedroneczce są dynie i na początku wysłała mnie po białe, nie? Ale jak nie będzie białej, to mam taką wziąć, przynajmniej jedną i taką wziąłem, ale okazało się, że ktoś pod pudełkiem schował i nie na mnie takie triki i znalazłem jeszcze dwie białe, piękne dynie, za te trzy zapłaciłem dwie dyszki. To nie wiem, czy to dużo, czy to mało, jak na dynie. W każdym razie bardzo ładne, fajne i już taki cozy mood nam się udziela z Angeliką. Ten Nowy Jork w telewizji, już troszeczkę nasz dom tak wygląda, a więc no jeszcze lato się dobrze nie skończyło, a już zaczynamy jesień. Kiedyś to byśmy, pamiętasz, że nawet jak jeździliśmy na te farmy dyń, to ciężko było o taką właśnie ładną... Tak, tak, ale wiesz co, bo powiedziałaś mi, żebym to wziął, prawda? Jeśli nie będzie białej i tylko ta została, no ja takie obiorę i tak mówię, kurde, a może pod pudełkiem jest, coś mi zaświtało i ktoś ukrył sobie.
Białe? Dwie białe. Ostatnie dwie białe. Ja mówię, nie, biorę. Widzisz? No i elegancko, jest biedroneczki. Dwie dychy za trzy. No widzisz? To dużo czy nie? Nie. Nie wiadomo, nie? Nie, bo takie są drogie, wiem. Jedna kosztowała, no właśnie. Dycha 14. No właśnie. Na punkcie Bu, tych dych, one się nazywają Bu. I one się naprawdę nie psują i stoją bardzo długo. Dłużej niż te takie wielkie, więc wydaje mi się, że spokojnie na ten cały okres jesienny nam postoją i się nie zepsują. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Rodzinka narysowana. Przycisk YouTube. Dynie. A co z tą zrobimy? Zjemy. Na razie niech też będzie do dekoracji. A no ładna, jest też ciekawa, nie? Na pewno będziemy, nie? też sprayować dynię, bo ja też chcę w tym roku. Angelice ostatnio gdzieś na TikToku, czy tam na... Nie, ona nie ogląda TikToka, przepraszam. Angelika jest tą osobą, która nie ogląda TikToka, tylko ogląda albo na Facebooku te filmiki, albo Reelsy, nie? To jest moja żona. Zobaczyła ostatnio fajną kawkę z Kinderkiem i powiedziała, żebym zrobił. Ja nie wiem, wydaje się bardzo fajna, ale czy będzie smakować? No zapewne tak, bo wszystko, co jest z Kindera, to jest dobre, nie? Wrzucimy Kinderki, zalejmy mleczkiem, później kawą i będziemy się rozkoszować. Naprawdę czujemy z Angeliką mega już taki jesienny mood. Mówię o jesiennym moodzie i zobaczcie, co mam teraz na telewizorze. No nie, no wybaczcie mi. Słyszycie to? Że mamy taki pracowity dzień w domu, to chciałem zaproponować ci, że pójdziemy do kina. Nie. Ale po wczorajszym razie... Mówiłeś czy nie? Co? Nie, wczoraj nie mówiłem. Byliśmy w kinie, umówiliśmy się z Olą i poszliśmy na film Bestia. Od razu mówię, że... Dziwny film. To znaczy fajny, ja lubię taki... Zwiastun jest rewelacyjny. Nie, umówmy się, nie jest fajny. Ja bym powiedziała, że zwiastun jest super i świetny film. Natomiast poszliśmy i cały czas była scena albo w samochodzie, albo poza samochodem. I tak naprawdę... W obrębie 100 metrów w ogóle, nie wszystko było. Nie wiem, okaże się, że ta bestia to jest jakaś, nie wiem, plaga czegoś, cokolwiek. No ale film się skończy. Ja w ogóle myślałem, że ten lew, znaczy ta bestia, już nie mówmy, to, że będzie zarażony czymś i to będzie jakiś tam konkretny temat. A to się okazało, że... Ale zauważyłaś, że ostatnio już któryś film z rzędu, nie że beznadziejny, ale że nie jesteśmy tacy usatysfakcjonowani? Nie. Że już dawno nie byliśmy na takim filmie. Wyszliśmy z kina i mówimy, dobra, idziemy jeszcze na jeden film. I poszliśmy na Bullet Train. A, to było super. Z Bradem Pittem, z kilkoma fajnymi aktorami, których nazwisk nie wypowiem, bo nie wiem. Ale ogólnie były naprawdę super, więc to polecam. Z tym, że Angelika już nie wybiera więcej filmów, albo wybieramy to razem. Tak, ale Ola obejrzała zwiastun i bardzo była napalona na ten film, po czym... To nie moja wina, każdy chciał iść po obejrzeniu zwiastunu. Dobry zwiastun, zły film. Tylko mi nie całuj w policzek. Nie całuj mnie w policzek. Nie chcę. Chcesz? Nie, ja nie chcę buziaka w policzek, nie chcę. Nie chcę musi... Nie, Nie. Będziesz jadła sushi? Nie. Nie? A co byś zjadła? Co chcesz zjeść? Zupkę. Zupkę? Tak, zupkę na pewno? Co twój? Mój misio. Twój misio? Mój. No dobra. A z tatą się nie podzielisz? Moje. A moja rączka, misia? Nie, moje rączki. Twoja rączka też? A moje oko? Nie, moje oko. A moja nóżka? Nóżka. A co taty? Daj coś tacie, tata też chce się pobawić. Poszedł. Druga rączka jest dla mnie? Poszedł. Dziękuję. Luna też?
A ty to, tak jest, jak się podzieliłaś słodko, no a tatuś się do tej przytuli, tak. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Ostatnio kilka razy tam w przeciągu 2 miesięcy nie żegnamy się na vlogach i bardzo dużo osób pisze, że to jest wkurzające, więc przepraszam jeszcze raz, żegnamy się, dziękuję za tego vloga, bardzo takiego cozy, bardzo jesiennego. Chodź, kończymy, chodź, bo się... Banany chcesz? To pożegnajmy się z widzami, tylko zrób papa, widzom, papa i buzi daj. Jeszcze raz. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema.